Pan rzeczywiście potwierdza, że ten pierwsza część scenariusza spełniła się. W szatni podczas przerwy pan rozmawiał ze swoimi zawodnikami i po prostu dawał im dyspozycję, żeby jak najszybciej zdobyli ewentualnie bramkę w drugiej połowie. Niestety to nie spełniło się, nie dało rezultatów, ale pan z gry swoich zawodników jest zadowolony. Pan uważa, że do następnej rundy przechodzi drużyna, która strzeli więcej goli i to był dwumecz, w którym więcej goli strzeliła drużyna przeciwnika. Pan uważa, że nie może w tej chwili oceniać, która drużyna jest słabsza, a która mocniejsza, dlatego że są to zupełnie jakby dwie różne ekipy. Jego zespół jest raczej młodzieżowy, powiedziałbym, czy młodych zawodników głównie ma w składzie. A Śląsk jest drużyną doświadczoną i w związku z tym miał jak gdyby pewną przewagę w tym względzie. To są pewne rzeczy, które utrudniają mi życie. Przeciwko temu ja nie mam jak walczyć po prostu. Stoi na stanowisku, że w Podgoryjcy ta jedenastka nie była zasłużona. Zasłużenie jest podyktowana. No i w tym momencie właśnie, ponieważ mamy nie bardzo doświadczony team i młody team, młody zespół, w związku z tym można powiedzieć pośrednio, że skrzydła im opadły po prostu po tej drugiej bramce. Dzisiaj pan po dzisiejszym meczu gratulował sędziom bardzo dobrze sędziowanego meczu, ale do ocena pracy sędziów należy do innych organów. Po wylosowaniu pan po analizach gry Śląska Wrocław doszedł do wniosku, że będą mieli do czynienia z dobrym i doświadczonym zespołem. Pan oczywiście nie jest zadowolony z ostatecznego wyniku tej rywalizacji, natomiast jest bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników i uważa, że właśnie ich postawa i ich gra da im wiele doświadczenia w ewentualnych następnych startach na arenie międzynarodowej. Tak uczynił udomać. Jako mało Mitar grał przy... Ponieważ Mitar grał jakieś 5-6 lat temu w Polsce. Ale sigurno sam imał jakie moje zmory, na które sam kolik je znał, Pewne uwagi przekazał, rozmawiał z nim, że Śląsk gra, w miarę łatwo rozszyfrować, ale gra z kontrataku głównie, natomiast nie udało się uzyskać sukcesu i niestety... Oni prije i kasnije dojdzie do swojego rezultata, tak po sobie ratu uzyli prawieństwo Polski. Pa mi smo klub koji trenutno pokušava da preživi protiv... Znači, znaš, przypadku naszego klubu, to raczej mi zdarza się w miarę często, że sprzedajemy swoich utalentowanych graczy. Nie stać nas na kupno jakichś, powiedzmy, znaczących zawodników. Ale być może, jeśli sprzedamy, jeśli, powiedzmy, zrobimy transfer ze swojego klubu do innych klubów, to być może wzmocnimy się jakimiś zawodnikami. To dojdzie, znaczy, do jakiej prodaje jakiegoś gracza i naravno dojdzie do jakiegoś, który by nadomieścił jego odsustwo. Pan jest przekonany, że trudno mi się powiedzieć, powiedzmy niewiele, trochę wie z doświadczenia o Helsingborgu, ale z tego co wie, to wyciąga taki wniosek, że Helsingborg będzie o wiele łatwiejszym i, powiedzmy, leżącym Śląskowi przeciwnikiem niż Buduszność Podgorica. Taka jest jego opinia na ten temat. Także uważa, że Śląsk będzie miał łatwiejszą przeprawę ewentualnie z drużyną Helsingborga. Pan uważał, że jest wielka szkoda, że część kibiców Śląska
nie znalazła się na tym na stadionie i byłem zdania, że tam będzie, no powiedzmy, mirny, czyli spokojne, pokojowe spotkanie. Pan nawiązując, jak rozumiem, do dzisiejszej sytuacji, uważa, że spotkanie piłkarskie rozgrywa się przecież głównie dla widzów i jest niezrozumiała sytuacja, kiedy kibice muszą wyjść ze stadionu 15 minut przed końcem. Ale korzystając z okazji, chcę bardzo serdecznie podziękować za dobrą organizację i za przyjęcie, którego tutaj doznali w ciągu tych 3 dni. No i pan nawiązuje do wrześniowego spotkania z naszym zespołem eliminacyjnym. No, ponieważ pan, jak zrozumiałem, ma być tam asystentem trenera reprezentacji. No i powiedzmy, no, z wielkimi nadziejami oczekuję na to spotkanie wrześniowe.